Wiem, co sobie pomyślicie. Ten film jest tak długi, że chyba się go nie da obejrzeć i w sumie wcale się nie zdziwię, jeśli nie wyjdzie wam obejrzenie tego za jednym zamachem. I dlatego też w opisie tego filmu znajdziecie timestampy do odpowiedniej sekcji filmu i myślę, że tak będzie łatwiej przez niego przebrnąć. I na samym wstępie zaznaczę, że chciałem stworzyć taki quasi poradnik zakupowy, jeśli chodzi o rowery, szczególnie rowery nowe, bo tutaj odnoszę się do sytuacji w sklepie. No i jest to bardziej taka mój taki spontaniczny przekaz. Nie posiłkowałem się tutaj za bardzo jakimś rozpisanym na czynniki pierwsze scenariuszem, więc jeśli wyłapiecie jakieś tutaj błędy merytoryczne, to bardzo chętnie o nich poczytam w komentarzach, o czym też mówię na samym końcu filmu. A film mam już, jak widzicie, prawie zmontowany, ale wpadła mi do głowy jeszcze jedna myśl, właśnie o tym, żeby powiedzieć wam o tych timestampach w filmie i zapomniałem też powiedzieć o hamulcach, które gdzieś tam wplotę w całość filmu. No, to teraz was zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że nie przynudzę was za bardzo. Cześć, witajcie w niedzielny wieczór, czas na Tech Talk i dzisiaj faktycznie to będzie Tech Talk, bo dzisiaj porozmawiamy sobie typowo o sprzęcie, jak zawsze w akompaniamencie Dawida Jankesa, który tutaj sobie będzie nam w tle śmigał, a dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o zakupie nowego roweru. I to jest, mi się wydaje, dosyć ważna kwestia. Przygotowałem sobie małą ściągawkę, żeby też po kolei wszystkie tematy poruszyć, te, które chciałem poruszyć. Dlaczego chciałbym wam powiedzieć niech to powie, będzie taki mały poradnik zakupowy a propos nowego roweru, dlatego że jeśli są takie poradniki, to najczęściej one dotyczą rowerów typowo wyścigowych. My o nich tutaj dzisiaj sobie powiemy, ale nie tylko o nich. A druga taka dosyć zabawna rzecz jest taka, że większość poradników zakupowych, jakie są na polskim YouTubie, które ja widziałem, to są takie na kanałach prowadzonych przez sklepy, więc no, chciałbym, żeby to było w miarę obiektywnie zrobione, a czasem no, są tam takie teksty, które no może nie do końca jakoś się łączą z tym, co ja uważam, dlatego postanowiłem nagrać taki swój poradnik i może on będzie dla Was przydatny. No to zaczynajmy. Po pierwsze, chciałbym, żeby to był poradnik taki podzielony na kilka sekcji. Przy każdej zatrzymam się i rozdzielę to na takie jakby formaty, jeśli ścigasz się na rowerze, jeśli chciałbyś się ścigać, jeśli rower po prostu będzie Twoim rowerem użytkowym. Raczej będę mówił tu o rowerach górskich, albo nawet tylko będę mówił tu o rowerach górskich. I to nie będą na pewno rowery takie enduro, a bardziej takie zwykłe rowery górskie do, powiedzmy, że ogólnie pojętego cross-country. No i tak, no i od czego zacząć? No, swoją wizytę w sklepie stacjonarnym tutaj podkreślam. Mniej ważne tutaj będzie to, czy idziemy do tego sklepu wiosną czy jesienią, bo to te sezony teraz się mniej więcej zacierają. Natomiast to też ma gdzieś tam swoje wady i zalety. Po pierwsze, dosyć ważna rzecz jest taka, czy znacie obsługę tego sklepu. Jeśli znacie, to wcale to nie jest powiedziane, że to będzie taki do końca plus. I żeby była jasność, mówię tutaj to wszystko jak trochę ze swojego doświadczenia, jakby zarówno po tej drugiej stronie lady, bo pracowałem też przez długi czas w sklepie i wiem, jak ja czy koledzy traktowaliśmy swoich znajomych. I później też jako klient też czasami moi koledzy mnie obsługiwali. I wiem, że to nie zawsze wychodzi na dobre klientowi, bo generalnie zawsze sprzedający bardziej spina się na tego. To jest złe podejście, ale raczej sprzedający spina się na tego klienta tak zwanego z ulicy, którego można do siebie przyciągnąć, niż takiego, który jest już twoim nawet kolegą czy znajomym. No bo taki klient raczej wiesz, albo masz taką świadomość dziwną, takie przekonanie, że i tak tutaj będzie, on jest trochę bardziej wyrozumiały, co z kolei przez tego człowieka może być zupełnie inaczej odbierane. Więc jeśli jesteście już znajomymi kogoś w sklepie, to może poproście o to, żeby obsługiwał was ktoś inny. Może wtedy nie dostaniecie jakiegoś takiego rabatu, jakbyście zawsze dostali, bo to generalnie taki jest trochę układ, że a jesteś moim znajomym, to dostaniesz tą zniżkę tam, ale swoje pewnie tam odczekasz, nie? A jeśli wam się śpieszy, to i macie je w miarę
pieniądze w portfelu, to warto, żeby obsługiwał was ktoś, kto tutaj nie będzie ani waszym kolegą, ani znajomym, ani nic takiego, bo może to wam wyjść na lepsze. No natomiast jeśli to jest naprawdę już bardzo zaufana osoba i tak dalej, i wiecie, że was nie zawiedzie, no to śmiało jak najbardziej. I to jest taki pierwszy punkt, który tutaj warto sobie o tym poruszyć, i to też jest jakiś tam temat też dla sprzedawców i właścicieli sklepów, żeby gdzieś tam też wyczuwali na to swoich pracowników, żeby jednak nawet tych znajomych traktować jak każdego innego klienta. Bo czasem się przychodzi i mówi, że dobra, tylko masz pieniądze, potrzebujesz to na tam taki termin, a nie zawsze to tak samo wychodzi. To jest jakby taka pierwsza rzecz. No i druga rzecz, zanim przyjdziemy do sklepu, warto sobie zrobić gdzieś rozeznanie w internecie albo wyposażyć się w taką trudną rzecz, która przy zakupach roweru jest, czyli cierpliwość. Bo na pewno sprzedawca w sklepie będzie zawsze mówił, że to już jest taka okazja, że może za jutro tego roweru nie być, albo za tydzień może tego roweru nie być, ale warto by było jednak jeszcze te oferty, które dostaniecie od sprzedawcy, przegooglować sobie w internecie, jak to wygląda, czy to na pewno jest oferta dobra, czy to na pewno jest rower z tego rocznika, czy z poprzedniego, czy może to być zawsze rower sprzed kilku lat, no bo tak też się zdarza, rowery czasami w sklepach stoją po parę lat, takie, które trudno sprzedać, i w pierwszej kolejności zawsze sprzedawca będzie chciał się tych rowerów pozbyć. Także jeśli macie trochę więcej czasu, to taki research przed i po wizycie w sklepie będzie bardzo ważny, bo zobaczycie sobie mniej więcej zestawienie. Warto sobie też na stronie dystrybutora, nie dystrybutora, tylko producenta tego roweru sprawdzić, czy ten rower, który był wam zaoferowany, ma dokładnie taką specyfikację, bo może tak być, że na przykład sprzedawca gdzieś tam kiedyś jakieś części potrzebował, czy sklep, i wziął sobie jako dawcę z tego roweru jakieś rzeczy. No, takie rzeczy się zdarzają, więc warto dmuchać na zimne. I to jest ważna rzecz, ten research właśnie taki. Jeśli już go zrobicie, jeśli faktycznie dokonujecie już zakupów, to warto na konkretne rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze, ja bym zwrócił uwagę, jeśli chodzi o, już nie mówię o cenie, tylko mówię o sprzęcie, to pierwsza rzecz, jaka jest najważniejsza w rowerze, moim zdaniem, to cały czas jest to rama. Jeśli faktycznie bierzecie udział w zawodach i wiecie, że to będzie taki czynny udział w zawodach, w sensie, że nie wiem, jakaś generalka w jakichś maratonach i faktycznie walczycie już tam o jakieś pozycje, i po prostu, nie wiem, no macie pieniądze i to nie gra was w większej roli, to na pewno karbon tutaj będzie wchodził w grę. I teraz jeszcze warto się zastanowić nad tym, czy ma być to rama sztywna. Właśnie może zacznijmy od tego, czy ta będzie rama sztywna, czy amortyzowana. No i tutaj trzeba sobie zdać sprawę z kilku elementów. Takich, że rama hardtail w rowerze spowoduje to, że ten rower będzie na pewno sporo tańszy, nieważne czy to będzie aluminium, czy karbon. Natomiast jeśli chodzi o ramę w pełni zawieszoną, to tutaj rower będzie droższy przy samym zakupie, ale także trzeba pamiętać o tym, że rower będzie też droższy w utrzymaniu, i o tym trzeba bardzo dobrze pamiętać i mieć to wbite do głowy, dlatego że corocznie albo nawet nie wiem, dwa razy w roku można robić serwis amortyzacji. Może on trochę kosztować, do tego trzeba też wymieniać kilka elementów zawsze ruchomych w ramie i tak dalej. Dlatego to weźcie sobie pod uwagę gdzieś tam w takim długofalowym koszcie tego utrzymania tego roweru, bo to jest istotna rzecz. Ja wiem, że o tym się nie myśli przy zakupie, bo kupuje się rower oczami, bo właśnie kupujemy często rowery oczami, i to według mnie też jest dobre, ale to o tym później. No i jeśli już tą decyzję podejmiecie, czy to ma być rower w pełni zawieszony, czy hardtail, ja rozumiem, że jeśli to będzie rower w pełni zawieszony, to też pamiętajcie o tym, że jeśli wybierzecie sobie na przykład aluminiowego fulla za, nie wiem, 6000 zł na przykład, nowy rower, albo 7000 zł, coś w tych granicach, to musicie sobie zdać sprawę z tego też, że możliwe, że tutaj lepszym wyborem może być też rower typu hardtail. To też wszystko zależy od tego, do czego będziecie ten rower używać. Natomiast jeśli potraficie sobie to wyobrazić, że rower będziecie używali powiedzmy 3-4 razy w tygodniu, no to tutaj ten hardtail będzie chyba lepszym wyborem niż w podobnej cenie rower w pełni zawieszony. To dlatego, że
Raczej będzie to rama aluminiowa, na pewno będzie to rama aluminiowa w pełni zawieszona, z trochę gorszymi amortyzatorami i z trochę gorszym osprzętem, niż by to miało miejsce w rowerze typu hardtail, do którego w dzisiejszych czasach możemy dokupić opuszczalną sztycę, wsadzić szersze opony, na niskim ciśnieniu jeździć z mleczkiem i będzie to taki prawie full, który może dać trochę więcej frajdy niż taki full, który będzie dużo cięższy i który będzie się po 3 miesiącach telepał na zawieszeniu i nie będzie sprawiał wam aż tak dużej frajdy. Natomiast jeśli to chodzi bardziej o taki rower turystyczny, z którego korzystamy powiedzmy kilka razy w miesiącu, a po prostu komuś zależy na tym, żeby był trochę bardziej wygodny niż zwykły hardtail, to jak najbardziej tutaj taki tańszy full też wchodzi w grę, czemu nie? I tutaj warto już się polegać na sprzedawcy, żeby nam pomógł taki rower dobrać dla nas. Tylko właśnie warto sobie najpierw na te pytania odpowiedzieć, żeby w miarę precyzyjny komunikat sprzedawcy wystosować, żeby on wiedział, o jakim rowerze mówimy. Jeśli natomiast mówimy tutaj o fullu do ścigania, no to podejrzewam, że tutaj zasobność portfela już jest trochę większa i no warto wtedy, żeby no faktycznie to zawieszenie było też już wyższej klasy i żeby były 2 dobre, porządne amortyzatory i na to warto sobie zwrócić uwagę. Ja w tym poradniku też chcę te swoje jakieś rady kierować do tych może osób, które będą rower kupowały po raz pierwszy albo no, nie miały jeszcze styczności za dużo z rowerami górskimi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wśród nas jest dużo świadomych osób, które jeśli kupują już rower powyżej tych 10 tysięcy złotych i będzie to rower do ścigania, to raczej tutaj ten wybór będzie już mocno sprecyzowany przed udaniem się do sklepu, więc chciałbym się może bardziej skupić na tych rowerach typu hardtail. No i tutaj podobnie jak przy różnicy między fullem a hardtailem, mamy po jednej stronie rower karbonowy i po drugiej stronie rower aluminiowy. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że w dzisiejszych czasach aluminium jest trochę chyba zapomniane. Ja o tym mówiłem już w jednym z poprzednich swoich filmów, gdzie mówiłem, że raczej moja rama będzie następna aluminiowa. To pamiętajmy o tym przy wyborze rowerów, że aluminium oczywiście ma trochę gorsze właściwości od karbonu, bo karbon nadal jest dużo lżejszy od aluminium i tak dalej, i tak dalej. I też jest trochę bardziej wytrzymałym materiałem, jeśli chodzi o takie zmęczeniowe różne rzeczy. No natomiast aluminium pewno jest tańsze do kupienia, jeśli chodzi o rower. I tak naprawdę, jeśli, no nie wiem, nawet celujecie w ściganie się, natomiast czy to będzie rama karbonowa, czy nie karbonowa, jeździliście już wcześniej w wyścigach i powiedzmy, że no wasze miejsca oscylują gdzieś w granicach, nie wiem, drugiej pięćdziesiątki, pierwszej setki gdzieś w maratonach, to myślę, że ta rama aluminiowa nie zrobi wam większej różnicy, a na pewno spowoduje możliwość większego zaoszczędzenia środków finansowych na to, żeby choćby z tym rowerem gdzieś w fajniejsze miejsce pojechać lub żeby przeznaczyć ten budżet na lepsze komponenty w tym rowerze i to moim zdaniem jest całkiem fajna opcja. No natomiast druga wersja jest taka, że wybieramy rower karbonowy i tu znowu jakby ten komunikat jest skierowany do osób, które mają trochę bardziej zasobny portfel, no i wtedy dużo łatwiej jest jakby dokonywać wyboru. Najtańsze rowery karbonowe to myślę, że jest gdzieś tam w granicach tak jakbym miał to z czapki rzucić, to bym powiedział, że tak za 6 tysięcy hardtail na ramie karbonowej pewnie już gdzieś można sobie wyrwać w jakimś takim sprzęcie pod tytułem SRAM NX czy Shimano Deore, może z jakimiś paroma komponentami z SLX-a. To nie jest tutaj kluczowe. Bardziej kluczowe myślę jest to, że dla kogoś, kto wybiera sobie podstawowy rower z ramą karbonową, jest to, że ten rower będzie mu służył na długie lata jako baza do rozwinięcia tego roweru w coraz to lepszy sprzęt i to jest dobre podejście, bo faktycznie mając tą bazę, czyli ramę karbonową, można potem myśleć o coraz to nowych częściach i rozbudowaniu tego roweru w coraz to wyższe komponenty. Przy ramie aluminiowej będzie to zawsze mniejszy koszt i tak samo, nawet jeśli będziemy chcieli się parę lat pościgać i tego bakcyla złapiemy,
to i tak będzie można ten rower jeszcze trochę doposażyć, a wyjściowa cena takiego roweru może być, powiedzmy, już takiego, który naprawdę się nadaje na maratony i będzie nam służył nawet w tej konfiguracji podstawowej, powiedzmy te 3-4 tysiące. Jeśli chodzi o tańsze rowery na aluminiowych ramach, no tutaj parę komponentów jest dość istotnych, które za chwilę sobie omówimy po kolei, na które warto zwrócić uwagę i żeby to był rower taki służący na lata, do takiej jazdy rekreacyjnej i tak dalej, i tak dalej. I tu bym chciał już przejść do konkretnych komponentów. Jeśli już macie wybraną ramę, która Was interesuje, model roweru, który Was interesuje, to zawsze w tym jednym modelu prawdopodobnie będzie kilka opcji do wyboru. Będzie jakaś tam wersja podstawowa, wersja pro, wersja team. No, różni producenci różnie to sobie rozgraniczają. Pierwsza rzecz, na którą ja bym zwrócił uwagę, która będzie dosyć istotna w przyszłości, to są koła. No i tutaj warto, żeby rama miała sztywne osie z tyłu w ramie i przedni amortyzator, żeby też miał możliwość montowania koła na sztywną oś, bo to poprawi trochę sztywność całej konstrukcji, a to jest dosyć istotne w jeździe na rowerze, żeby ona była bardziej wydajna. I jeśli chodzi o same koła, no to w ostatnich latach, no to już trwa długo ten trend, o którym wszyscy bardziej tacy zakręceni na rowerówce ludzie już wiedzą, czyli chodzi o opony bezdętkowe, które można sobie zalać mleczkiem uszczelniającym i to obniża wagę roweru, pozwala nam jeździć na niższym ciśnieniu w terenie. No i opona się fajniej klei do podłoża, kiedy są jakieś korzenie, kamienie i tak dalej. I to jest rzecz, która jest dobra zarówno w jeździe wyścigowej, jak i w takiej trochę bardziej rekreacyjnej, bo znacznie poprawia właściwości, takie przyczepność koła, to jest takie same najważniejsze elementy. Koło się lepiej toczy i tak dalej, i tak dalej. Więc warto zapytać zawsze sprzedawcę, czy obręcze, które są w tym rowerze, są przystosowane do tego, żeby uszczelnić je mlekiem. Można sobie sprawdzić też, poprosić o to, jakie są tam szprychy, żeby zobaczyć, czy są cieniowane, czy nie są cieniowane, bo to może być też istotne dla wagi koła. No i ogólnie warto zapytać o to, ile ważą te koła. I teraz jeśli mówimy o takim rowerze, no powiedzmy dla kogoś, kto zaczyna przygodę z kolarstwem górskim, no to ja bym powiedział, że takie koła w granicach 2 kg to jeszcze będzie coś, co będziemy mówili o tym, że to jest jakaś tam przyzwoita waga. No i przy wyborze kół jeszcze też ważnym elementem jest to, żeby sobie sprawdzić, jaka jest szerokość wewnętrzna obręczy, które będą w tych kołach, bo to też będzie nam mocno poprawiało to, jeśli już przejdziemy na ten system bezdętkowy w przyszłości. Kolejny bardzo ważny element, jeśli nie jeden z ważniejszych w rowerze, to jest oczywiście amortyzator. No i tutaj też jakby chciałbym podzielić to ze względu na używanie przy wyścigach, no i do takiego bardziej rekreacyjnego używania. Fajnie, żeby ten amortyzator miał możliwość regulacji tłumienia powrotu, żeby miał też możliwość zablokowania tego widelca. No i tutaj już by trzeba było chyba przejść do konkretnych modeli, jak mi się wydaje. Natomiast no w takiej jeździe bardziej nastawionej na ściganie, no to tak naprawdę wiele jest tych modeli, no bo są amortyzatory Foxa, są amortyzatory RockShoxa, gdzieś tam Seat, Reba, czy któreś modele Recona też jak najbardziej się nadają do tego, żeby na nich jeździć. Ja też nie chciałbym tutaj mocno szufladkować tych modeli, bo wiem, że na niższych modelach też na pewno wiele osób z powodzeniem się na nich ściga. Czy amortyzatory Manitou, Marzocchi, no jest kilka tych modeli. Natomiast no, warto też sobie zawsze podpytać tutaj sprzedawcę, czy jaka jest średnica goleni w tym amortyzatorze, bo myślę, że teraz takim standardem jest jednak te już 32 mm do maratonów, a coraz częściej pojawiają się już tutaj większe średnice. Warto by było też podpytać się swojego jakiegoś już serwisanta albo kogoś, kto będzie tym rowerem się zajmował, czy dany amortyzator jest dla niego, nie stanowi dla niego jakiegoś większego problemu, jeśli chodzi o serwis, naprawianie i tak dalej.
No bo wiadomo, że gdzieś tam te wyższe modele często muszą być jakby na autoryzowane serwisy i to też gdzieś tam nam w przyszłości może powiększyć koszt eksploatacji takiego roweru. Dlatego to jest bardzo ważny punkt. No i tutaj też warto by było zwrócić uwagę na wagę. I ja wiem, że w tych tańszych rowerach ciężko będzie znaleźć amortyzator, który będzie jakiś tam wybitnie lekki. Natomiast jeśli miałbym do czegoś dopłacać w rowerze, to chyba amortyzator byłby jedną z pierwszych rzeczy, do których warto by było dopłacić właśnie, żeby to był amortyzator powietrzno-olejowy, żeby można było go napompować pod swoją własną wagę i żeby był też w miarę sztywny, właśnie żeby miał tą sztywną oś, o której mówiłem wcześniej. Mamy już wybraną ramę, mamy koła, mamy tak mniej więcej już też wybrany amortyzator. Trzeba przejść do konkretnych kolejnych komponentów i może to wiele osób zdziwić, ale ja na pierwszym planie tutaj zerkałbym na manetki w rowerze, co może być dla wielu dosyć dziwne, ale zmiana biegów dla mnie jest dosyć ważna i generalnie wiadomo, że biegi w terenie trzeba zbierać jak najczęściej, żeby ta jazda była jak najbardziej płynna i dlatego właśnie moim zdaniem płynne zmienianie biegów i możliwość, nie wiem, zmiany biegów o kilka rzędów na kasecie jest dosyć ważne. I też to, jak ta manetka nam leży w ręce, też jest istotne, bo jak się okaże, nie wiem, po miesiącu, że jednak ta zmiana biegów, która jest w rowerze, nam nie za bardzo pasuje, no to może się okazać, że koszt zmiany manetki to będzie coś około, nie wiem, 150, 200 kilku złotych, co jest dosyć dużą kwotą. Więc warto by było tą decyzję dobrze podjąć od początku, dlatego ja dosyć dużą wagę przywiązuję właśnie do tego, jakie będą manetki w rowerze. Tak jak powiedziałem na wstępie, trochę mi się zapomniało powiedzieć o hamulcach, a hamulce to są bardzo ważne rzeczy w rowerze, więc teraz kilka zdań jeszcze na temat właśnie tego komponentu. No i teraz zacznijmy od tego, jakie obecnie najczęściej występują hamulce w rowerach. No więc w tych chyba najbardziej prostych rowerach, takich najtańszych, montowane są oczywiście cały czas hamulce typu V-brake, czyli hamulce z klockami na obręczy i z klamkami normalnymi. Dalej możemy spotkać często hamulce tarczowe, ale na linkę montowane. No i w tych najfajniejszych rowerach mamy hamulce tarczowe hydrauliczne. I teraz na jak, co, co, co by trzeba było tutaj, na co zwrócić uwagę, żeby mieć w rowerze jak najlepszy hamulec? No jeśli mamy w rowerze hamulce typu V-brake i na przykład kupujemy rower dla nastolatka, dla jakiejś lżejszej osoby, dla kobiety lub dla faceta, który trochę mniej waży, to V-brake'i będą tutaj jak najbardziej ok hamulcami, bo powinny sobie poradzić z siłą hamowania i z zatrzymaniem takiego zestawu, czyli osoba używająca rower, no i ten rower. I teraz też pojawia się mały taki twistik, jeśli chodzi o hamulce tarczowe na linkę, bo to też może być taki haczyk zakupowy, że sprzedawca Wam pokaże w takim tańszym rowerze, że o, zobaczcie, tutaj są hamulce tarczowe. Natomiast to nie zawsze będzie tak, że ten hamulec tarczowy na linkę będzie dużo lepszy od jakiegoś porządnego modelu hamulców typu V-brake. I podobnie będzie tak samo z kolejną grupą rowerów, gdzie ten rower może jeszcze nie będzie aż taki bardzo, bardzo drogi, natomiast będą tam zamocowane hamulce tarczowe hydrauliczne, a do wyboru będzie jakiś rower, który będzie miał lepszy osprzęt, ale hamulce tarczowe na linkę. I tamte hamulce tarczowe na linkę też mogą być całkiem fajniejsze niż te hydrauliki, jeśli to będzie jakiś tam całkiem podstawowy model tych hydraulików jakiejś niezbyt znanej firmy. Dlatego to warto sobie też zawsze na to zwrócić uwagę. No i tutaj kolejny raz pojawia się zrobienie tego researchu, jeśli chodzi o producentów i tak dalej, żeby mniej więcej sobie wygooglać, który model tutaj hamulców będzie odpowiedni. No a same hamulce są bardzo ważne, no bo to jest jakby taki nasz największa nasza gwarancja bezpieczeństwa na tym rowerze, że będziemy mogli się w miarę szybko zatrzymać i uniknąć jakichś niepożądanych sytuacji na rowerze. Jeśli chodzi już o dobór samych hamulców tarczowych hydraulicznych, to tutaj
warto zwrócić uwagę na takie elementy, jak to, żeby klamka nam wygodnie leżała w ręce, żeby była możliwość modulacji poziomu wychylenia klamki hamulcowej. Warto by było też zwrócić uwagę na to, ile tłoczków mają te hamulce, czy 2, czy 4, bo jeśli będą 4, to na pewno będzie to już hamulec z trochę wyższej półki. No i tak jak w przypadku innych rzeczy, warto sobie też zrobić jakąś krótką rozmowę z serwisantem, czy te hamulce, nie wiem, często wracają na jakieś reklamacji, czy często klienci przychodzą, żeby je naprawiać. No i jeśli z tymi hamulcami jest wszystko ok, no to warto sobie wtedy takie hamulce w tym rowerze mieć, czy wybrać model roweru właśnie z takimi hamulcami. No i teraz przyszła pora na to, co było pewnie bardziej spodziewane na pierwszym miejscu, albo na wcześniejszym miejscu, czyli przerzutki. Ja wiem, że to jest taka też maniera wszystkich, którzy wybierają swój pierwszy albo jeden z pierwszych rowerów, że najpierw sprawdzają to, jaka jest tylna przerzutka i potem określają, że rower jest na tam jakiejś grupie sprzętu. O, ten rower jest na, nie wiem, pełnym SLX-ie, a okazuje się, że przerzutka jest SLX, owszem, a korba Deore albo gdzieś tam poniżej jakaś grupy jeszcze i tak dalej, więc to jest częsty zabieg producentów rowerów właśnie, że dają zawsze jedną albo dwie grupy wyższą tylną przerzutkę i wtedy każdy kupujący pierwszy zarobi to właśnie zerka na to, jaka jest przerzutka. No, natomiast warto, żeby ta przerzutka właśnie była jednak z w miarę dobrej grupy osprzętu. Warto, żeby miała te wszystkie technologie, które są teraz najbardziej pożądane, czyli jeśli to będzie przerzutka z Shimano, no to fajnie, żeby miała tą technologię sprzęgła, możliwości blokowania tej przerzutki. Jeśli to będzie przerzutka z firmy SRAM, no to też warto sobie było ją sprawdzić, czy na pewno będzie to dobra grupa do waszego roweru. Tutaj warto też sobie najlepiej sprawdzić przed zakupem, tak jak mówiłem, to jakie grupy są u jakiego producenta po kolei i tutaj przy SRAMie to jest na samym dole jest SX, potem jest NX, GX, XX1 i X0, nie, X0, potem jest XX1 w tym kierunku, no i te wyższe modele z tym złotym orłem w SRAMie są. A jeśli chodzi o Shimano, to tutaj możemy zacząć sobie od Alivio, Deore, SLX, XTR. Pomiędzy zapomniałem jeszcze o Deore XT oczywiście, między SLX-em a XTR-em. I jeśli będziemy mieli już tą wiedzę o stopniowaniu grup w każdej z firm, na którą się decydujemy, no to też mniej więcej będziemy mieli wiedzę na temat tego, który komponent w rowerze jest z której grupy i też będzie to nam pomagało bardziej świadomie wybrać ten rower, który będziemy chcieli i też nie damy się złapać w tą taką papkę sprzedawców, że powie nam, o niech pan zobaczy albo niech pani zobaczy, to jest tam na SLX-ie, a okaże się, że tak naprawdę rower jest na jakiejś niższej grupie, a warto sobie to na pewno samemu świadomie sprawdzić. Kolejny komponent, albo nawet dwa komponenty, które są ważne, oczywiście podobnie tak jak z przerzutkami jest z mechanizmem korbowym, on też jest bardzo ważny. Ja powiedzmy, że zakładamy, że teraz wybieramy rower w konfiguracji 1 na, no bo to są teraz takie dosyć mocno popularne rowery. Wśród tych tańszych to będzie to rower z przerzutką, z przodu pewnie jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o korbę, to powinniśmy się mniej więcej kierować takimi samymi tutaj wytycznymi jak przy tylnych przerzutkach. A kolejny element to jest taki element, który się w rowerze zużywa, czyli to jest kaseta i łańcuch. I tutaj na tych komponentach, kupując nowy rower ze sklepu, ja mam taką sugestię, żeby właśnie nawet zwracać uwagę, czy jest to trochę niższy model od reszty całego roweru. To może być to dosyć dziwny wybór, ale takie części jak kaseta i łańcuch, one się najszybciej zużywają w rowerze. I trzeba o tym myśleć, że w taki sposób, że no jeśli kupimy to z wyższej półki, to zużyje się tak samo jak coś, co jest z niższej półki. A jako ten nasz pierwszy napęd możemy sobie spokojnie wziąć, na przykład jeśli rower jest na osprzęcie klasy SLX, to warto sobie tą jedną grupę niżej zobaczyć, czy jest właśnie taki napęd, no kaseta i łańcuch. Jeśli to będzie Deore, to i tak się nic takiego wielkiego nie stanie, bo można sobie ten pierwszy napęd
w tym rowerze, tak no, potocznie mówiąc, zajechać i potem już wybrać taki, który docelowo będziemy chcieli używać. I to jest taki zabieg, który większość producentów po prostu wprost wykonuje, więc prawdopodobnie i tak skończycie z taką konfiguracją w swoim rowerze, kupując nowy rower. I podobnie jest też w niższych grupach. No i później, jeśli będziemy kupowali sobie już kolejną kasetę z łańcuchem, to można już wybrać i takie stopniowanie dokładnie, jakie będziemy chcieli, i nawet wyższy model, co znacznie, znacznie odchudzi na pewno też całą konstrukcję, cały rower. Ostatnia rzecz z listy komponentów, która też się zużywa, to są opony, na które sobie też warto zwrócić uwagę. I tak samo jak w przypadku kół i obręczy, warto tutaj dopytać sprzedawcę, czy można te koła przerobić na koła bezdętkowe. Podejrzewam, że w takich rowerach do 2000 zł może być o to ciężko. Tam nawet ciężko może być o to, żeby to były opony zwijane, bez takich drutów usztywniających opony po blokach. Natomiast przy tych rowerach powyżej 2000 zł moim zdaniem fajnie by było, żeby rower już był wyposażony właśnie w opony tak zwane zwijane. A jeśli opona jest zwijana, to już mamy jakieś 80% szans na to, że uda nam się ją przerobić na system bezdętkowy. A najlepiej, gdyby miała ta opona gdzieś takie oznaczenie jak Tubeless Ready albo UST czy coś takiego. I jeśli taki symbol będzie, to znaczy, że ta opona będzie nam się na pewno bardzo łatwo przyswajała do tego, by ją przerobić na ten system bezdętkowy. No i jakieś takie kolejne rzeczy, na które warto przy oponach zwrócić uwagę, to no na pewno bieżnik, bo jeśli tego roweru będziemy używali trochę w takim lżejszym terenie, a trochę w takim mocniejszym, no to jednak ten bieżnik powinien być trochę bardziej uniwersalny. Jeśli kupujecie rower, w którym będziecie też dojeżdżali do pracy, no to też warto na to zwrócić uwagę, żeby to nie był jakiś hipergórski bieżnik, bo ta opona bardzo, bardzo szybko na asfalcie będzie się zużywała. No i to są te komponenty, na które ja szczególnie zwracam uwagę. Oczywiście takie rzeczy jak siodło, sztyca, kierownica i tak dalej, to są bardzo indywidualne rzeczy, czy chwyty, które prawdopodobnie i tak po kupnie nowego roweru będą wymieniane, szczególnie że siodła w rowerach, no to jest taki temat dosyć ciężki i naprawdę trzeba kilka tych siodeł przetestować, żeby wybrać odpowiednie siodło dla siebie. A jeśli chodzi o ustawienie takie jak mostek, kierownica czy chwyty, no to są bardzo indywidualne kwestie i prawdopodobnie każdy, kto kupił nowy rower, prędzej czy później decyduje się na zmianę, czy to gięcia kierownicy, czy to na wymianę chwytów, nie wiem, z gumowych na piankowe, albo z piankowych na gumowe, czy z gumowych na silikonowe, bo to tego teraz jest dosyć dużo do wyboru. Dlatego te rzeczy zostają na sam koniec i to na to też można taką uwagę zwrócić. Na kierownicę to zwracam uwagę tylko po to, żeby była w miarę szeroka, taka dostosowana do szerokości waszych barków, albo troszeczkę szersza nawet i to będzie ok. Siodło, no to po prostu, żeby było wygodne. Natomiast na sam koniec jest najważniejsza rzecz. Najważniejsze, żeby ten rower wam się podobał, bo wszystkie te komponenty mogą być super świetne i tak dalej, ale no 5 razy wolniej jeździ się na takim rowerze, który nam się nie podoba, a koniec końców to właśnie to, co mówiłem wcześniej, ten rower kupujemy i tak wzrokiem i te wszystkie rzeczy, o których ja mówiłem, schodzą na trochę dalszy plan, no bo na ładnym rowerze się po prostu fajnie jeździ. Natomiast chciałem tą całą listę dla was przygotować po to, żebyście gdzieś tam pamiętali o pewnych takich niuansach przy wyborze roweru. Szczególnie istotne jest to właśnie, żeby być przygotowanym do tego zakupu roweru, żeby sprawdzić sobie mniej więcej to, co dany producent ma w ofercie, jakie są mniej więcej ceny tych rowerów i najlepiej, żeby każdą ofertę, którą zaprezentuje wam sprzedawca, sobie gdzieś tam spisać, umówić się na jakieś kolejne spotkanie i wtedy zrobić jakiś mały research jeszcze w internecie, czy to aby na pewno jest dobra oferta i wtedy na pewno będzie wam się już dużo łatwiej rozmawiało przy jakby finalizowaniu tej sprzedaży, no bo jednak takie kupowanie na łapu capu gdzieś tam, że chcecie kupić rower, pochodzicie do sklepu, o ten wam się podoba, sprzedawca mówi, że no dzisiaj tylko mam dla was taką ofertę i tak dalej, to nie zawsze wychodzi na dobre, bo później gdzieś tam zobaczymy, że można było coś tam jeszcze z tego, powiedzmy, że urwać.
a jednak tutaj każda złotówka robi dosyć dużą różnicę, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Was. Z takich jeszcze na sam koniec porad, jeśli chodzi o sam proces zakupu roweru, no to warto gdzieś tam zapytać o to, jak wygląda sprawa serwisowania, o sprawy gwarancyjne. A jeśli chodzi o sam kontakt ze sprzedawcą, no to tutaj też proponowałbym gdzieś wyważyć próbowanie narzucania swojego ekspertstwa w zakupie roweru, bo prawdopodobnie wtedy sprzedawca może chcieć też udowodnić nam, że jest zupełnie inaczej, bo to różnie bywa, są różni klienci i różni sprzedawcy i po prostu warto się dogadywać tak jak człowiek z człowiekiem. A też wiem z doświadczenia, że po prostu nie zawsze każdy sprzedawca może zrobić dla nas wszystko w danym dniu. Nie warto gdzieś tam się przeginać, jeśli chodzi o próby targowania się. Dlatego też, tak jak mówiłem, warto się przygotować do tej rozmowy i gdzieś tam zobaczyć, jakie są ceny tych rowerów i nie proponować gdzieś tam z góry jakichś cen, które są niemożliwe do osiągnięcia. Szczególnie jeśli mówimy o rowerach gdzieś tam z nowych kolekcji, a nie rowerów wyprzedażowych. No i to by było chyba tyle, co chciałem Wam przekazać. Zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam po drodze mogły być jakieś małe dziury w tych poradach, dlatego bardzo chętnie jeszcze porozmawiam sobie z Wami na temat tych porad i ewentualnych Waszych doświadczeń w komentarzach, dlatego bardzo Was zapraszam do pisania komentarzy na ten temat. Jeśli chodzi o te gdzieś tam luki, które mogą u mnie być w tej wypowiedzi, to dlatego, że ja staram się zawsze do Was mówić tak, jakbyśmy się gdzieś spotkali i rozmawiali, i zawsze, no, nie zawsze mam wszystko tak świetnie przygotowane. Uważam, że tak wychodzi bardziej naturalnie i taką mam nadzieję. Gdzieś tam mam jakiś zawsze przygotowany mały konspekcik tego, co chcę powiedzieć, ale uważam, że takie wyreżyserowane wypowiedzi nie byłyby tutaj na najlepsze, a właśnie taka. Nazwijmy to rozmową ze znajomym, jest dużo lepszą formą, bo później właśnie możemy sobie jakieś kwestie jeszcze dopowiedzieć podczas komentarzy i to w sumie lubię w tym najbardziej, bo wiele Waszych komentarzy jest tutaj bardzo, bardzo celnych. No, dlatego to by było wszystko. Tak jak zawsze zapraszam Was właśnie do komentowania. Jeśli macie ochotę, to pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze. I widzimy się we wtorek w programie cyklicznym, a za tydzień chyba będzie dosyć specjalny Tech Talk, ale o tym to już wkrótce. Na dzisiaj dzięki za Waszą uwagę, do zobaczenia i cześć.